Proszę Państwa, wysłuchamy wykładu inauguracyjnego, który wygłosi pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Temat wykładu: Polska w systemie bezpieczeństwa światowego. Prosimy bardzo. Ekscelencjo, ojcze dyrektorze, rektorze, założycielu tej uczelni, tego wielkiego dzieła, które choć materializuje się dzisiaj w tej uczelni, jest tak wielopostaciowe, jest tak dla Polski niezwykłym darem. Ojcze rektorze, ekscelencjo księży biskupie, państwo ministrowie, parlamentarzyści, wszyscy państwo zebrani tutaj, którzy tworzycie niezwykłą społeczność, która towarzyszy dziełom toruńskim od wielu, wielu lat, ale przede wszystkim studenci. Wy, którzy byliście od początku, od samego zamysłu, głównym celem tych wszystkich działań. Wy, którzy macie tworzyć elitę Rzeczypospolitej. Wy, dla których te wszystkie działania były skierowane, pomyślane, wymodlone, którzy dla wszystkich nas jesteście wielkim oczekiwaniem, wielką nadzieją, wielką szansą na budowę silnej, wielkiej, katolickiej Polski. Do was się dzisiaj zwracam w sposób szczególny z tymi kilkoma słowami, o które mnie proszono, a proszono ministra obrony narodowej zapewne dlatego, że czas jest taki, że czas tego wymaga, że czas pokazuje z jednej strony wielkie zagrożenie, ale z drugiej strony wielki obowiązek odbudowy polskiej siły duchowej, narodowej, ale także militarnej, po to, by naród mógł być bezpieczny, by mógł się rozwijać, by mógł tworzyć to, co jego misji przewidziano, to, po co istnieje na świecie. We współczesnym świecie bezpieczeństwo ma nie tylko w sposób oczywisty, to banalny wymiar militarny, lecz także gospodarczy, społeczny, energetyczny, żywnościowy, ale przede wszystkim narodowy. W czasach, gdy technologia pozwala dysponować nieomal nieograniczoną zdolnością zniszczenia przeciwnika, jego struktury organizacyjnej, siły życiowej, czynnik świadomościowy, wolitywny nabiera pierwszorzędnego znaczenia. Naród niewielki i o ograniczonych zasobach gospodarczych może w krótkim czasie wyrosnąć i stać się narodem wielkim, narodem silnym, narodem, który stanowi rzeczywistą potęgę. W tym samym momencie naród liczny i dysponujący wielkimi bogactwami może popaść w ruinę. A wszystko zależy od tego, czy elita rządząca działa w cudzym interesie lub czy potrafi zdefiniować trafnie narodowe cele i zorganizować wokół tych narodowych celów wysiłek społeczny. Dlatego trzeba sobie jasno powiedzieć, że w dzisiejszych czasach wojna informacyjna, świadomościowa jest kluczem do zwycięstwa lub klęski, przetrwania i rozwoju narodu lub jego zniszczenia, być albo nie być. Tak więc Trafnie wskazujemy na geopolitykę, czyli system międzynarodowych sojuszy i zagrożeń jako na ważny czynnik bezpieczeństwa. I bardzo ważny jest aspekt związany z na przykład zagrożeniami cybernetycznymi czy też agresją hybrydową, ale kluczem jest struktura świadomości narodowej i wojna informacyjna zdolna, jak widzieliśmy to na licznych przykładach, uczynić naród i państwo bezradnym i sprawić, by bez wojny nawet padło łupem sąsiadów. To dlatego media, jeszcze niedawno zwane czwartą władzą, na naszych oczach stają się władzą pierwszą. Tą, która rozstrzyga o strukturze społeczeństwa, o celach społecznych, zdolnościach bojowych, a nawet o życiu lub śmierci. Na takie oddziaływanie szczególnie podatne są społeczeństwa albo głęboko narodowo lub społecznie skonfliktowane, albo pozbawione elity narodowej i prawidłowych, zdrowych mechanizmów wyłaniania tej i kształtowania tej elity. Problem Polski to właśnie ten drugi przypadek. Można powiedzieć tak, o ile szerokie grupy społeczne wciąż kształtowane są przez chrześcijański, tradycyjny system wartości. To elity rządzące kulturowo i gospodarczo znajdują się w stanie głębokiego konfliktu. Źródeł tej sytuacji nie należy szukać, w moim głębokim przekonaniu, w odległej historii. Choć często protagoniści odwołują się do frazeologii wywodzącej się na przykład z okresu sporu między narodowcami i Piłsudczykami. Ale moim zdaniem to pozór. Piłsudczycy i endecy spierali się o drogi do niepodległości, o system sojuszu, o to, kto, Rosja czy Niemcy, to nasz główny wróg lub potencjalny sojusznik. Dzisiejszy spór ma zupełnie inny kształt i nic lepiej go nie charakteryzuje, w moim najgłębszym przekonaniu, jak dramat smoleński. Czyli pytanie o to, czy w sytuacji najwyższego zagrożenia należy bronić własnej elity i własnych przywódców, czy stawać po stronie obcego państwa, czy działać na rzecz obcego interesu. I tak zdefiniowany problem, tak zdefiniowana struktura wyboru nie miała miejsca w XIX wieku i nie charakteryzowała ani Piłsudczyków, ani endeków, ani jakiejkolwiek innej opcji ideowej obecnej wśród Polaków w czasie rozbiorów. Bo przy wszystkich słabościach, ułomnościach, brakach i małościach tamtego czasu doświadczenie rozbiorów, a także wielka praca Kościoła, rodziny doprowadziły do tego, że spór odbywał się wokół dróg do niepodległości, jak już powiedziałem, ale nie wokół tego, czy ma istnieć niepodległość. Takiego sporu w okresie porozbiorowym nie było. Był, powtarzam, tylko spór o drogi do niepodległości. Ten podział dzisiejszy jest skutkiem zewnętrznej, jeszcze okupacyjnej genezy części obecnej elity i z zewnętrznych źródeł jej siły finansowej, organizacyjnej i politycznej. Czy pytamy o Smoleńsk? Czy pytamy o kwestię sporu o imigrację? Czy też pytamy o rozwój polskiego przemysłu obronnego, siłę polskiej armii, stosunek do życia, wychowania lub tradycji narodowej? Natykamy się na ten sam podział, ten sam spór i niestety albo stety od lat te same osoby, ten sam zestaw ludzi. Ważnym narzędziem bywa pedagogika wstydu z jednej strony lub pedagogika narodowej odpowiedzialności, godności i honoru. Te różnice i ich konsekwencje znakomicie ukazał w swoim wykładzie inauguracyjnym w Akademii Sztuki Wojennej profesor waszej uczelni, profesor doktor habilitowany Sławomir Cęckiewicz, ukazując, jak kadra i tradycje tworzonego przez Sowiety na grobach katyńskich po 1940 roku Ludowego Wojska Polskiego nie były ani ludowe, ani wojskowe, ani polskie. W wymiarze militarnym i geopolitycznym główną osią tego sporu od lat 40., a na pewno od 1945 roku, był stosunek do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a później z chwilą powstania Organizacji Militarnej Wolnego Świata stosunek do NATO. I dlatego właśnie można powiedzieć, że decyzje, które podjęliśmy w lipcu obecnego roku na szczycie, na warszawskim szczycie NATO, mają historyczne znaczenie dla Polski i dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy od ponad 70 lat udało się odebrać Rosji prawo weta, prawo decyzji o tym, jak będzie definiowany polski interes narodowy i o tym, jakie wojska sojusznicze mają, a jakie nie mają prawa stacjonować w naszej ojczyźnie. A więc kto ma prawo, a kto nie ma prawa decydować o bezpieczeństwie militarnym naszej ojczyzny. To prawo weta w różnej formie lub wprost okupacyjnej lub pośrednio politycznej od 1944 roku sytuowane było na Kremlu. Po raz pierwszy od momentu decyzji szczytu NATO w lipcu bieżącego roku to prawo weta zostało odebrane. A może dokładniej, lepiej powiedzieć, ze względu na niesłychanie dramatyczny i dynamiczny przebieg wydarzeń w sferze polityczno-militarnej, jaki rozpoczął się po lipcu 2016 roku, może lepiej powiedzieć, iż rozpocznie się, jeżeli uchwały, decyzje szczytu NATO zostaną wdrożone w życie. Dzieli nas od tego już niewiele miesięcy. Dzieli nas od tego momentu mniej więcej 2,5 miesiąca, gdyż Stany Zjednoczone postanowiły przyspieszyć rozlokowanie swoich wojsk na terenie Rzeczpospolitej i podobną decyzję podjęło NATO, a więc pierwsze oddziały Stanów Zjednoczonych, jeżeli wyrazi na to zgodę Sejm Rzeczpospolitej i rząd Rzeczpospolitej, zaczną być rozlokowywane już w styczniu. I wprawdzie nie na Błoniach wokół tej uczelni, ale także w Toruniu. Jak do tego doszło? Jaki był przebieg wydarzeń, który o tym rozstrzygnął? Trzeba sobie jasno powiedzieć, że elity rządzące do czasu, gdy naród w październiku ubiegłego roku podjął decyzję o tym, że władzę administracyjną w Polsce ma realizować wielka, narodowa, patriotyczna koalicja skupiona wokół Prawa i Sprawiedliwości, a więc władze, które do tamtego czasu rządziły, demonstrowały swój brak zainteresowania takim właśnie rozstrzygnięciem. Skupiały swój wysiłek wokół działań, które ograniczały się do tego, by siły zbrojne naszych sojuszników przebywały w Polsce wyłącznie w wymiarze ćwiczebnym, a demonstrowały brak wiary i w istocie brak zabiegów o to, by mogły przebywać w Polsce trwale, co jest jedynym gwarantem rzeczywistego bezpieczeństwa. Aby osiągnąć cel, jakim było sytuowanie tych wojsk na trwałe, cel, który nie był wcale dla wszystkich sojuszników NATO oczywistym. Nie był oczywistym, zwłaszcza dla tych, którzy widzieli perspektywę wyeliminowania wojsk i potęgi amerykańskiej z kontynentu europejskiego. Widzieli perspektywę rozwoju własnej pomyślności, własnej siły i własnych interesów w takiej oto sytuacji, w której to Federacja Rosyjska będzie gwarantowała całej Europie coś w rodzaju Pax Rusica, tak trzeba by powiedzieć, bo dawniej było łatwo to sformułować po łacinie, mówiąc Pax Sovietica. A dzisiaj trzeba się odwołać do łacińskiego sformułowania Rosja. Więc pokój rosyjski w całej Europie to nie byłby wcale ewenement w historii ostatnich 70 lat. Ci, którzy badają historię militarną i dyplomatyczną naszego kontynentu i świata w ogóle, pamiętają, że już w koncepcjach rooseveltowskich w latach 40., wtedy gdy kreślono ramy geopolitycznego pokoju światowego czy ładu, szczególnie pojmowanego, ładu światowego, mówiono o 4 policjantach świata. Tym policjantem, który miał rozstrzygać i gwarantować swoisty pokój czy bezpieczeństwo europejskie, miała być w zamyśle Roosevelta właśnie Rosja. Być może nie do końca zdawano sobie wówczas w Stanach Zjednoczonych sprawę, że była to Rosja stalinowska ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ale nie chcę się wdawać teraz w analizę świadomości tamtego czasu. Chcę tylko przypomnieć, że ta wizja, w której cała Europa będzie zdana na dominację militarną rosyjską, nie jest wizją nową, ale przejawia się w historii ostatnich 70 lat cyklicznie bardzo i powraca bardzo często. Tak miało być według niektórych mocarstw, także europejskich, również obecnie. Zewnętrznym tego przejawem, o którym Państwo na pewno słyszeli, był symboliczny reset stosunków rosyjsko-amerykańskich dokonanych przez wciśnięcie przycisku komputera przez pana prezydenta Obamę. i panią Hillary Clinton. Mam nadzieję, że zmieniła zdanie od tego czasu. Otóż jak mimo tego, tych trudności, tych sporów, tych konfliktów i dyskusji do tego doszło? Osią, która i czynnikiem, który zdecydował o tym, że taka zmiana nastąpiła, był naród polski, był suweren polski. Była ta decyzja, którą podjęto przy kartce i urnie wyborczej. I ona zdecydowała o całym ciągu wydarzeń, który doprowadził do decyzji o sytuowaniu wojsk amerykańskich i natowskich na wschodniej granicy, na tak zwanej flance wschodniej NATO. Gdyby do władzy w Polsce nie doszła koalicja pod przewodnictwem Prawa i Sprawiedliwości wraz z jej programem zachodnim i niepodległościowym, gdyby Polacy nie podjęli tej decyzji, nigdy szczyt NATO nie rozstrzygnąłby na rzecz stacjonowania tych wojsk. Różnice wewnętrzne były tak duże, różnice spojrzeń, ale także zainteresowań gospodarczych były tak odmienne, że jedynie skoncentrowany wysiłek dyplomacji polskiej, począwszy od wysiłku prezydenta Andrzeja Dudy, przez dyplomację i rozstrzygnięcia zarówno pani premier, jak i pana ministra Waszczykowskiego, a w jakimś skromnym wymiarze związanym z dyplomacją i decyzjami na gruncie wojska, decyzje podejmowane przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej przesądziły o takim wyniku. Ale powtarzam, on w ogóle nie byłby możliwy, gdyby nie myśl polityczna, gdyby nie plany przygotowane i sukces ostatecznie koalicji, którą kieruje Jarosław Kaczyński. Tu leży źródło tej wielkiej geopolitycznej zmiany, której beneficjentem przede wszystkim jest naród i państwo polskie, ale które promieniuje na zmianę geopolityczną całego świata. Zapewne wielu z Państwa słyszało, bo trudno w dzisiejszych czasach, nawet jeżeli się polityką ktoś nie interesuje, nie słyszeć te powtarzane nieustannie slogany. Stany Zjednoczone Polską się nie interesują. Stanów Zjednoczonych Polska nie obchodzi. Stany Zjednoczone sprzedadzą polski interes za jeden srebrnik na Kremlu. Stany Zjednoczone zainteresowane są tylko Chinami. Następuje wielki odwrót i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego powtarzał, bo tutaj są specjaliści od kultury społecznej i medialnej 100 razy lepsi ode mnie. A więc wiecie, jak to się robi. I to ćwiczono na naszych umysłach, nieustannie. Właśnie po to, byśmy nigdy nie byli zdolni podjąć celu politycznego, który w wymiarze zewnętrznym, który w wymiarze tylko tym, który ma gwarantować możliwość duchowego, gospodarczego i politycznego rozwoju narodu, ale w wymiarze, bez którego ten rozwój byłby niemożliwy. Bo tym jest siła zbrojna, bo tym są gwarancje militarne. Ich wartość mierzona jest wartością rozwoju narodu. Naród może skorzystać z bezpieczeństwa i naród może zmarnować swoje bezpieczeństwo. Siła zbrojna tylko daje mu możliwość zagospodarowania wielkiego wysiłku i wielkiego potencjału, jaki w sobie posiada. A więc jak do tego doprowadzono? Co o tym zdecydowało? Było wiele czynników, ale niewątpliwie centralnym czynnikiem było to, że świat i nasi sojusznicy zobaczyli, że Polacy chcą się bronić. Chcą bronić swojej godności, swojej cywilizacji, swojej odrębności i swojej niepodległości. Bez koalicji Prawa i Sprawiedliwości byłoby to niemożliwe. Bo chcemy tego czy nie? Bo bez względu na to, po której stronie tamtego dramatu byliśmy i jesteśmy, wszyscy musimy mieć tego świadomość, że kapitulacja rządu, który przecież był rządem Polski, nie ma co do tego wątpliwości, został wybrany w wolnych wyborach. Kapitulacja rządu w roku 2010 wobec przemocy zewnętrznej była dla całego świata symbolem tego, czego Polska chce albo czego Polska nie chce. Rząd, który kapituluje, rezygnując do obrony swojego prezydenta i swojej elity narodowej, nie jest rządem i nie, naród, który taki rząd wyłania i podtrzymuje, nie będzie rządem i narodem szanowanym na świecie i traktowanym jako rzeczywisty podmiot gotowy być zwornikiem czy też w ogóle czynnikiem koalicji mogącej i działającej na rzecz obrony swoich członków. Ta zmiana, jaką przyniosło Prawo i Sprawiedliwość, z tego punktu widzenia miała symboliczny i praktyczny wymiar fundamentalny. Za tym poszły decyzje, które często były niezrozumiane, które były trudne, ale które były niezbędne dla osiągnięcia tego efektu. Decyzją pierwszą był wzrost świadczeń, wzrost wydatków na obronę narodową do 2% liczonych według systemu obliczeniowego natowskiego, co oznacza o 1 miliard złotych więcej niż przeznaczały na to poprzednie rządy. W efekcie Polska znalazła się w niesłychanie wąskiej elicie 4 państw na świecie, 4 państw NATO, które wydają właśnie 2% PKB na zbrojenia. I gdziekolwiek się znajdujemy, w jakimkolwiek otoczeniu dyplomatycznym, zawsze tam usłyszymy: wy rzeczywiście chcecie się bronić, bo nie żałujecie pieniędzy na własną obronę. Drugim czynnikiem, i bez względu na to, jak wygląda spór dzisiaj wśród kandydatów do Białego Domu, wszyscy oboje powtarzają: Polska jest pożądanym sojusznikiem, bo Polacy chcą się bronić, bo wydają 2% na swoją armię, bo chcą odbudować swoją armię. Symbolem, znakiem firmowym, tym, co cały świat widzi i aprobuje, tej zmiany w podejściu Polski do własnej armii, jest powszechna aprobata, powszechne dążenie, zwłaszcza młodzieży, do tworzenia organizacji proobronnych i akceptowania inicjatywy tworzenia wojsk obrony terytorialnej. Tej armii, która często w Polsce w sposób, rozumiem, że w intencjach lekceważący, nazywana jest młodą armią, armią młodzieży, armią młodzieżową, ale która z punktu widzenia nowoczesnej, współczesnej taktyki walki jest właściwą odpowiedzią na zagrożenia hybrydowe, które pokazały swoją siłę i skuteczność w walce, jaką wojska Federacji Rosyjskiej wydały Ukrainie. To właśnie tak zwane zielone ludziki, czyli wojska specnazu, sił specjalnych, przebrane w mundury mające stanowić symbol tworzenia nowej państwowości na zajmowanych przez Federację Rosyjską terenach, a więc to właśnie wojna hybrydowa jest pierwszą falą mającą agresji Federacji Rosyjskiej. I takiej właśnie wojny dzisiaj wszyscy w Europie się boją. Gdy opisuje się w najnowszej książce, którą radzę przeczytać z kilku powodów, Wojna z Rosją 2017, byłego zastępcy szefa sztabu NATO, który ją wydał pół roku temu, wydanie polskie wyszło miesiąc temu, naprawdę bardzo polecam, to ona się skupia właśnie wokół opisu, jak siły specnazu przebrane za Łotyszy zajmują Łatgalię, zajmują południową część Łotwy i to jest początek III wojny światowej w tej wersji książkowej. Ta książka warta jest głębszej analizy także z polskiego punktu widzenia z innego powodu. Napisał ją, jak mówiłem, były szef sztabu jeszcze do roku 2014 NATO w Europie. A więc człowiek absolutnie kompetentny w wymiarze wojskowym, w wymiarze geopolitycznym, w wymiarze strategicznym. On dokładnie wie, co planowano i jak miały wyglądać ewentualne działania obronne NATO i który kraj na co było stać i jak miały te wojska wyglądać. Otóż w tej 450-stronicowej książce, proszę Państwa, opowiadającej o tym, jak dochodzi do III wojny światowej, której główne działania odbywają się na terenie państw bałtyckich i Polski, Polska jest wspomniana w jednym zdaniu. W jednym, jedynym zdaniu. A siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w połowie tego zdania. A brzmi ono w ten sposób. Do dywizji niemieckiej włączono Brygadę Polską. Kropka. Tak wyglądały plany i tak wyglądały starania poprzedniego rządu i tak wyglądał udział Polski w wojnie, która się rozgrywać miała na terenie Polski. Do dywizji niemieckiej włączono jedną Brygadę Polską. Tyle miało być z polskiego wysiłku i tak traktowano możliwości Polski w tym wielkim konflikcie międzynarodowym. To, że w Łatgali żyje 60 tysięcy Polaków, to w ogóle nikomu nie przyszło do głowy i że tak naprawdę, gdyby mówić o oporze łotewskim, to siła i stosunek mniejszości polskiej do ewentualnej agresji byłaby fundamentalnym czynnikiem także militarnym. No ale tego już w ogóle nie rozpoznawano wówczas w kwaterze głównej NATO, bo władze Polski, bo rząd polski w ogóle nie myślał w tych kategoriach i nie wskazywał na konieczność myślenia i działania w tych kategoriach. A więc własny wysiłek symbolizowany przez obronę terytorialną, jako fundamentalną zmianę w polskiej koncepcji obronnej, gdzie wysiłek społeczny, wysiłek nie tylko młodzieży, ale lokalnej społeczności, panie prezydencie, kłaniam się tutaj do pana prezydenta Torunia, związek między armią, wysiłkiem zbrojnym i lokalną administracją. Zakorzenienie armii w lokalnej społeczności jest zasadniczym, ma fundamentalne znaczenie. I wreszcie czynnik trzeci, o którym też trzeba jasno powiedzieć, który często w Polsce był krytykowany najostrzej i którym straszono nas, Polaków, przez niektórych działaczy w Polsce najbardziej dobitnie. To był czynnik, który się zmaterializował w decyzji ministra obrony narodowej, by wysłać 4 kontyngent składający się z 4 polskich samolotów F-16 oraz oddziału sił specjalnych do obrony przeciwko agresji grup terrorystycznych zwanych Państwem Islamskim. Ta decyzja była bardzo ostro krytykowana, miała ona miejsce, musiała być podjęta nie tylko przed szczytem NATO, ale także przed Światowymi Dniami Młodzieży. Była bardzo ostro krytykowana jako nieroztropna i narażająca bezpieczeństwo Polski. Jak Państwo wiecie, zarówno szczyt NATO, jak i Światowe Dni Młodzieży były jednym z największych, jeżeli nie największym sukcesem organizacyjnym, świadomościowym, religijnym i politycznym Polski w ciągu ubiegłych dziesięcioleci. Tak się stało, bo powróciło państwo polskie. bo powróciła zdolność wydobywania z polskiej administracji i z polskiego potencjału rzeczywistych sił żywotnych, które nagle zdumionemu światu pokazały, iż w dziedzinie organizacji jesteśmy na absolutnym czele. Żadne państwo tak dobrze nie zorganizowało szczytu NATO dotychczas, jak właśnie Polska, powiedziała mi pani Urszula von der Leyen, minister obrony Federalnej Republiki Niemiec, na co powiedziałem, no widzisz, polnische Wirtschaft. Otóż dla wszystkich państwa to była pogardliwa nazwa polskich zdolności gospodarczych i organizacyjnych, a w elitach niemieckich w latach 20. i 30. nieustannie przeciwko nam ukuta i powtarzana. A więc odwróciliśmy ten symbol nieudolności w coś dokładnie przeciwnego. Otóż skąd ta decyzja? Dlaczego ją podjęto? Otóż podjęto tę decyzję dlatego, żeby po pierwsze jasno pokazać, iż Polska jest solidarna wobec problemów, kłopotów, niebezpieczeństw i zagrożeń naszych sojuszników południowych i że rozumiemy ich problemy i że tak jak my jesteśmy gotowi im pomóc, tak my oczekujemy ich solidarności wobec zagrożeń, jakie spotykają nas na flance wschodniej. Ale ważniejszym był inny czynnik. I o nim mówiłem, myślę, że pan prezydent także, a na każdym spotkaniu i w każdej rozmowie. Otóż podkreślałem, musicie sobie zdawać sprawę, że decyzje, które doprowadzają do ataku na Mosul, Bagdad czy inne miasta, spokój w Iraku czy w Syrii, na bezpieczeństwo tam żyjącej ludności i na nasze bezpieczeństwo, które narażone jest przez wywołanie tej wielkiej fali migracyjnej, która zalewać ma miasta europejskie i spokój oraz bezpieczeństwo naszej ludności. Otóż te zagrożenia powodowane są przez ten sam ośrodek, tę samą rękę, tę samą myśl strategiczną, która zagraża Łotwie, Litwie, Estonii, Ukrainie i Polsce. Źródłem dzisiejszych zagrożeń światowych, militarnych dla Europy jest Kreml i zrozumienie tej prawdy przy wszystkich różnicach, przy wszystkich problemach, przy wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych debatach i zrozumienie tej prawdy, ukształtowanie tej prawdy i zrozumienie tego było fundamentalnym czynnikiem pozwalającym podjąć uchwały szczytu NATO na korzyść Polski i całej flanki wschodniej. Bez tej decyzji demonstrującej naszą obecność tam, gdzie nasze życie nie jest narażone, ale konsekwencje tamtej wojny nas dotykają. Albo mogłyby dotknąć, gdybyśmy poddali się presji tych, którzy chcieli nas karać, przypominam, karać gigantycznymi karami za to, że nie chcemy przyjąć takiej fali migracyjnej, jaką oni sobie wymarzyli. A były także siły w Polsce, które stanęły wtedy po tamtej stronie, mówiły tak, Polska powinna być karana. I to mówili politycy polscy. I to mówili politycy wybrani głosami Polaków. Zobaczcie, jaką siłę ma kartka wyborcza. Zobaczcie, jaką odpowiedzialność niesie z sobą kartka wyborcza. Ona decyduje o życiu lub śmierci, a ta kartka wyborcza często jest wrzucana w zależności od tego, co ktoś usłyszy całą dobę i całe coś tam, prawda? Już nie pamiętam dokładnie, prawda? Otóż albo usłyszy całą dobę, albo całą dobę będzie trwał przy dobrym obrazie. Jedno z dwojga. No to naprawdę lepiej byśmy trwali, niż słuchali całą dobę jakiejś bzdury. Bardzo się boję, ojcze dyrektorze, czy nie przekraczam czasu, a nie chciałbym, byśmy narazili się na grzech zaniechania, w mszy świętej, więc gdybym mógł się dowiedzieć, czy mam jeszcze 10 minut? 5 minut. Jeżeli 5 minut, to skrócę do zupełnie takiego streszczenia tego, co osiągnęliśmy. Żeby było jasne, żebyście Państwo to wiedzieli, żebyście nie byli mamieni fałszami. Od stycznia rozpocznie się rozlokowywanie bojowej grupy batalionowej na tak zwanym przesmyku suwalskim, czyli kluczowym obszarze łączącym państwa bałtyckie z głębią strategiczną, jaką daje Polska i inne kraje Europy Zachodniej. W sile mniej więcej 1200 żołnierzy, w tym 900 żołnierzy amerykańskich oraz żołnierzy brytyjskich, włoskich i rumuńskich, którzy będą tworzyli łącznie kontyngent, natowski kontyngent w północno-wschodniej Polsce. A dowodzić całym tym zgrupowaniem, a więc zarówno batalionem, siłą bojową, grupą bojową w Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce dowodzić będzie dowództwo dywizyjne stacjonowane w jednym z północno-wschodnich miast Rzeczpospolitej Polskiej, budowane na podstawie zespołu oficerów polskich. Tu będzie dowództwo całego tego obszaru. Od stycznia także rozpocznie się umieszczanie w Polsce ciężkiej brygady amerykańskiej liczącej ponad 4500 żołnierzy. Łącznie oznacza to, że na terenie Polski będzie na trwale, choć zmieniając skład personalny. Ci ludzie będą się rotowali, ale stale te siły będą w takim samym potencjale tutaj obecne. Łącznie będą liczyły ponad 6000 żołnierzy, czyli dwie brygady. To jest oczywiście zamierzenie. Jak długo to będzie trwało? Tak długo, jak będzie trzeba. Czy to się uda? Jestem głęboko przekonany, że tak, i że bez względu na debatę, jaka ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, co do której oczywiście jako minister rządu Rzeczypospolitej nie mogę się opowiadać po żadnej stronie bez względu na ideowe sympatie lub antypatie, a to jest zupełnie oczywiste, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że narastający konflikt, czy też narastające napięcie związane z działaniami militarnymi Federacji Rosyjskiej w ciągu ubiegłych miesięcy, które jak się wydawało powinno się zakończyć wraz z ćwiczeniami Kaukaz 2016, które zakończyły się we wrześniu. Wydawało się, że one doprowadzą, będzie szczyt napięcia, potem nastąpi uspokojenie. Jest dokładnie przeciwnie. Dlaczego? Dlatego, że został do tego napięcia, do tych działań militarnych, organizacyjnych, ostatnich ich przejawem były ćwiczenia 4 milionów ludzi w Federacji Rosyjskiej. Nie 400, nie 4000, nie 40 000, 4 milionów ludzi, którzy podjęli ćwiczenia, synchronizowane działania, w tym także skierowane na ich flankę zachodnią, bo problem polega na tym, że całe to napięcie ma bardzo jasno sprecyzowany i zwerbalizowany przez stronę rosyjską cel polityczny. On został jasno powiedziany. Warunkiem zmniejszenia napięcia jest wycofanie się NATO z decyzji o rozlokowaniu wojsk na flance wschodniej. To jest cel polityczny i chcę, żebyście wszyscy Państwo sobie z tego dokładnie zdawali. Bez względu na to, czy rzecz dotyczy obecności amerykańskiej wojskowej na flance wschodniej, czy dotyczy sporów związanych z innymi wewnętrznymi kwestiami polskimi, które osłabiają naszą siłę bojową, ale naszą siłę polityczną i naszą determinację dokonywania zmian w Polsce, istotą rzeczy jest odzyskanie lub utrata raz na zawsze prawa do dominowania nad Europą Środkową, w tym także nad Polską Federacji Rosyjskiej, bo to jest cel strategiczny w działaniach informacyjnych, czy dezinformacyjnych, w działaniach gospodarczych, w działaniach militarnych. Celem jest odzyskanie dominacji nad Polską przez Federację Rosyjską i odzyskanie dominacji nad Polską tych, którzy zawsze byli gotowi tej Federacji Rosyjskiej być najbliższymi sojusznikami, a czasami po prostu sługami. Dziękuję bardzo.